Pierwsze liceum ogólnokształcące przystępuje do programu matury międzynarodowej. Ten fakt zobligował placówkę do współpracy z lokalnymi ośrodkami naukowymi. W czwartek dyrektor pierwszego liceum Dorota Jabłońska podpisała z Suwalskim Parkiem Naukowo-Technologicznym umowę o współpracy. Ta umowa dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej, czyli zobowiązujemy się jakby w tych obszarach współpracować. Park od dawna już oferuje bardzo ciekawą ofertę dla młodzieży szkolnej. Niemniej my chcemy tą współpracę sformalizować, tak żeby powstały grupy robocze pomiędzy właśnie naszą szkołą a Parkiem Naukowo-Technologicznym. Tak na gorąco na razie zobowiązaliśmy się do tej współpracy, która na ten moment jest możliwa, czyli będziemy korzystać z laboratoriów, czyli będą zajęcia właśnie z chemii dla naszej młodzieży. Będą również zajęcia z pierwszej pomocy, czyli w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Będzie również programowanie w języku Python. Jak podkreśla Dorota Jabłońska, jest jeszcze wiele innych pomysłów, między innymi wspólne pisanie projektów unijnych, czy organizowanie tak zwanej zielonej szkoły. Pierwsze zajęcia odbędą się już w kwietniu, zapowiada dyrekcja szkoły. Będą to lekcje z przedsiębiorczości. Jest to domena parku, czyli aktywizacja młodzieży, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, zawodowe, także to będzie taki pierwsze zajęcie, no i następne stopniowo w miarę możliwości. Zadowolenia z podpisanej umowy nie kryje też prezes Parku Naukowo-Technologicznego Dariusz Bogdan. Postanowiliśmy z panią dyrektor podpisać porozumienie, które w pierwszej kolejności pomoże pierwszemu LO imienia Marii Konopnickiej starać się o akredytację międzynarodowej matury. I to jest element pierwszy. Element drugi to jest taki, że w Parku Naukowo-Technologicznym posiadamy specjalistów, którzy prowadzą profesjonalne zajęcia i z robotyki, i z przedsiębiorczości, z zajęć medycznych, chemii czy anatomii. W związku z tym będziemy starali się być komplementarni w stosunku do nauczycieli i takie zajęcia prowadzić. Trzeci element, przyznam uczciwie, że na tym bardzo mi zależało, to jest taki element czysto sentymentalny. Ukończyłem pierwszy ogólniak, to moja szkoła, wydaje się najważniejsza szkoła w moim życiu. Dla młodych ludzi międzynarodowa matura to zdaniem Dariusza Bogdana przepustka. Dlatego tym bardziej powinno nam zależeć na tym, aby stworzyć im takie warunki, aby czuli się dobrze tutaj w Polsce, aby mogli tutaj tworzyć swój pierwszy biznes i odnosić sukces. Mam nadzieję, że ta współpraca nam się będzie dobrze układać, to dobra suwalskiej młodzieży. Pan jest zresztą absolwentem tej szkoły, także liczę na bardzo duże wsparcie i dziękuję za to, że pan się zgodził tą współpracę tutaj podpisać. A ja jestem zaszczycony. To jest moja szkoła i taką moją szkołą pozostanie na zawsze. Natomiast bardzo bym chciała, żeby park dał z siebie wszystko to, co najlepsze, czyli stanowił pewien taki element komplementarny w stosunku do szkoły i tego, abyśmy mogli podzielić się wiedzą, która posiada charakter praktyczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.